This is AM 910 WRKL, New City, New York. I panie i panowie, niepokonany, dziewięciokrotny heavyweight. Nazwijmy to Super Heavyweight Division, tak jak właśnie 20 lat temu określano prawdziwych, ciężkich zawodników. Uczeń Tomasza Adamka, Adam Kownacki, The Babyface, razem z nami. Witam serdecznie, Adamie. Witam cię, Marcin, wszystkich słuchaczy. Adam. Mówiłem, prosiłem, żebyś uporał się jak najszybciej, ale jak ty mogłeś to zrobić kibicom? Ledwo zdążyli usiąść, już musieli wstać i wiwatować twoje zwycięstwo, które zajęło ci zaledwie 40 sekund. Dłużej wychodziłeś do ringu. No, udało się. Byłem naprawdę skupiony przed walką. Ciężko trenowałem przez 6 miesięcy. Świetnie byłem przygotowany i wszystko dobrze wyszło, tak? Trafiłem go dobrze prawą ręką i... No i skończyło szybko. Ja powiedz mi, no, kilka razy oglądałem, no przecież tam nawet jednego ciosu ci nie zadał. No to za co ty go tak biłeś, no? Czy trener powiedział mi przed walką, że nie powinienem ani jednego ciosu przyjąć. No i słowa trenera się spełnili. I panie i panowie, obiecuję wam, że Adam to 26-letni wyznawca starej szkoły. Słowa potrafi dotrzymać, zasady zna. Patriotyzm nie jest mu obcy. Utwór Sabatonu 40-1 został wybrany przez niego. Te elementy patriotyczne, chociażby Powstania Warszawskiego, gdzie Adam potrafi dedykować, są bardzo sympatyczne i za to ci wielkie dzięki. Przyjacielu, teraz gratulacje, 9. zwycięstwo, 9. przed czasem, błyskawiczne, jesteś troszeczkę kreowany na króla nokautu, jeszcze trochę walk i tak naprawdę nie będzie w świecie boksu osoby, która będzie mogła ciebie pominąć. I mam nadzieję, że tak będzie, ale szykujesz dla nas niespodziankę. Już 29 maja, lokalnie, na swojej ziemi, na swojej niedzy, zapraszasz wszystkich na spotkanie, powiedz mi z kim, bo w końcu w rekordzie pojawia się ktoś, kto zna się na boksie. No, akurat będę miał szansę boksować w Barclays Center na Brooklynie, tam się wychowałem, więc tak bardzo cieszę. I będę walczył z byłym olimpijczykiem, Yatol Pere. Gościu ma 8 walk, w tym 6 wygranych, 4 przed czasem, 1 remis i 1 porażka. Więc taki step up dla mnie i mam nadzieję, że kolejny wygrana i kolejny knockout. Adam, ale to jest tak naprawdę pierwszy, to jest ten pierwszy sprawdzian w twojej karierze zawodowej. To jest pierwszy zawodnik. Drugi, ja myślę. Kogo byś wymienił, słuchaj, jako drugiego? Charles Ellis. Też był ciężko, gościu miał rekord 9 wygranych, 8 knockoutów, 1 porażka, więc... Ja cię bardzo przepraszam. Ty masz rację. To jest człowiek, z którym męczyłeś się aż 5 rund. No, 5 rund, no, gościu też był, też gościu wygrał złote rękawice 5 razy i wygrał złote rękawice na cały Stan Zjednoczony, więc też miał bogatą karierę motorską. No tak, tylko ty zniszczyłeś już jego historię, zupełnie zaprzepaściłeś jego karierę i podejrzewam, że od zeszłego roku później on wracał do ringu, został mu wybity, słuchaj, boks z głowy. Także Adam Kownacki wybił prospektowi boks z głowy. No waga ciężka to nie są żarty, to jest jeden cios i po prostu trzeba zawozić reanimacją zawodnika do szpitala. Adaś, czyli 29 maja spotykamy się lokalnie na Brooklynie. Powiedz mi, kiedy na rynek trafią bilety? Kiedy będzie można i czy będzie można? Przede wszystkim twoi bracia już podrośli, są zajęci, ale chciałbym prosić wszystkich, aby korzystali prywatnie z twojego źródła biletowego, aby kupowane były bilety od twojej rodziny. Będzie taka właśnie sytuacja? Jest? No bo już są za sprzedaż na ticketmaster.com, ale jak właśnie myślę, że to jest taki sprawia na mnie, menadżer promotorów, co widać, ile ludzi ja przyniosę, tak?
W Filadelfii było ponad 100 Polaków, więc dziękuję wszystkim, którzy tam przyjechali. Było naprawdę sympatycznie i gorąco. Doping był wspaniały jak zawsze. No ale myślę, że tutaj będzie jeszcze lepszy, tak? Tu się wychowałem. Myślę, że mam nadzieję, że przyjdzie naprawdę dużo ludzi. Adaś, ty na Golden Gloves, słuchaj, miałeś 200-300 osób. Wszyscy biało-czerwoni, słuchaj. To było, słuchaj, ile? 8 lat temu. Ty już przyciągałeś tłumy. Ja pamiętam, słuchaj, w małym Madison Square Garden już miałeś, słuchaj, prawie 500 ludzi. No to tu będzie, musi być, słuchaj, gigantyczna liczba. Cieszę się bardzo i musisz opowiedzieć mi, zdradzić na antenie, jak doprowadziłeś do tego pojedynku, bo to jest tylko i wyłącznie twoja zasługa, tylko i wyłącznie na twoją prośbę. Ty wiedziałeś, ty już mówiłeś, że twój przyjaciel pojawi się na tej gali i nie wiesz, czy twój promotor zgodzi się, żeby w tak bliskim odstępie, żebyś wystąpił dokładnie po miesiącu. No właśnie, miałem taką nadzieję, tak trochę w sercu, że tak się akurat ułoży i się ułożyło. No mój kolega Krzysztof dzieli walczy z Emirem Kanem, więc no będzie na niego duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Ale no akurat wygrałem walkę w 40 sekund i pierwsze, co poszłem, to była do menedżera i powiedzieć, ty, chcę walczyć 29 maja, czy jest jakaś szansa? Nawet na wyżynie to mu powiedziałem. On powiedział, dobra, zobaczymy, jak jutro ci pójdzie i będziemy w kontakcie. Po czekaj, ty tak podszedłeś do niego i powiedziałeś, yo, a było what's up? Tak po brooklińsku, nie? Tak jest. Sorry, przepraszam, ale to mnie rozśmieszyło, jak powiedziałeś. Podszedłem do niego i powiedziałem, ty, słuchaj, dobra, dawaj. Taka sprawa, no. Mów. Nie, i akurat się ułożyło, wiesz, wygrałem szybko walkę i super, no nie? No teraz się naprawdę cieszę, już ciężko trenuję, mam już sobie jeden sparing, sparowałem kiedy w środę, 4 rundy, po 5 minut każda runda, bo akurat kolega się szykuje do walki w UFC, więc poprosił mnie, czy będziemy mogli właśnie sparować po 5 minut, więc zgodziłem się na to, to sparowaliśmy 4 rundy po 5 minut, super się czuję, naprawdę, no i jestem gotowy, tak? No mam jeszcze 5-4 tygodnie do walki i naprawdę będę w jeszcze lepszej formie i będzie, no, dam show, no nie? Będzie dobrze, ale fajnie, że stawiasz sobie wyżej poprzeczkę, że naprawdę chcesz udowodnić niedowiarką, że Adam Kownacki to nie naburmuszony dzieciak z twarzą właśnie małego dziecka, objadający się cukrową watą i obijający tylko i wyłącznie czarnoskórych takich no outsiderów, no delikatnie. Także to bardzo, bardzo duży krok, słuchaj, gratuluję tej decyzji. I trzymam cholernie mocno kciuki, żebyś pokazał w ringu. Właśnie dużo ludzi mnie skreśliło, tak? No jakby te 3 lata, to już ile, 5-6 lat, gdzie jak się to powoli dochodzi do tego stopnia, gdzie to powinno być. I myślę, że jeszcze jak rok czasu, ciężkie roboty i naprawdę będzie już coraz lepiej, coraz głośniej u mnie. Adam, ale już jest dobrze, słuchaj. Ja myślę, że bardzo dobrze wpłynęło na twój umysł, na twoją karierę, na twój organizm, małżeństwo, słuchaj, tutaj ukłon w stronę twojej małżonki, bo bardzo wydoroślałeś, zmieniłeś się, przeszedłeś gigantyczną metamorfozę i no, skupiłeś się tylko i wyłącznie na boksie. Ja sobie już ciebie nie wyobrażam stojącego na jakiejkolwiek bramce, dorabiającego, a później opowiadającego, że grałeś w koszykówkę i pękła ci ręka. A teraz wczoraj w kosze, ale nic nie straciłem, więc jestem cały i zdrowy. Słuchaj, słyszałem, że złamana kość wzmacnia się. To teraz musiałbyś, nie wiem, betoniarką chyba sobie, wiesz, uderzyć w tą rękę. Dobrze. Nie, jestem, no cały zdrowy naprawdę. Mam też trener od kondycji, Darek Stankiewicz, co wiesz, tak samo jest fizykoterapeutą, więc mam dobrą drużynę za sobą, wszystko idzie w tym kierunku. Naprawdę jestem szczęśliwy, wszystko jakoś się powoli układa. Słuchaj, właśnie to też jest chyba tutaj widoczne, że w końcu skończyłeś problemy z narożnikiem. W końcu znalazłeś
trenera, który tobie przypasował ewidentnie do gustu. Tutaj nic, naprawdę nie masz do czego się przypiąć. Zawsze coś nie grało, zawsze miałeś problemy ze znalezieniem odpowiedniego człowieka. Zawsze to byli niejako przypadkowi ludzie. Nie mogłeś na nich liczyć. Teraz po raz pierwszy powiedz, taki stuprocentowy czujesz komfort. Trener nie spóźni się, powiedz. No Kitchenbot się nazywa, naprawdę jestem, pracujemy już z sobą właśnie od wakacji, to już ileś, 6-7 miesięcy. I naprawdę efekty widać, non-stop trzymaj paczki, naprawdę, i to też jest duży wysiłek, bo kurde, nie waży 100 funtów, tylko 250 funtów, więc i trzyma 8 rund paczki, no to błędy poprawiamy, tak? I no i wszystko wyjdzie do przodu. Jest naprawdę za tym wdzięczny, że też we mnie wierzy, no nie? Ale powiedz mi, Adam, bo to jest mam kolejny raz okazję zadać pytanie chłopakowi, który ma potworną petardę, kopyto w pięściach, w ręce i ta dla mnie najbardziej irytująca rzecz. Twój trener jest młodym człowiekiem. To nie jest oczywiście młodzieniaszek, ale to jest młody facet w pełni sił. Powiedz mi, czy widzisz różnicę, kiedy trenowałeś, tarczowałeś ze starszymi panami? Powiedz, czy to ma znaczenie również na twój trening, karierę, czy możesz te ciosy mocniej zadawać, bo wiesz, o co mi chodzi, wiesz, do czego dążę. Tak, no właśnie strasznie uwaga właśnie składa na to, żeby na przykład siejeć na tych ciosach, że właśnie mówię, że Adam, ty masz, gotujesz ludzi takimi, jakby się mówi w angielsku, on punchy, że tułowę do tych ciosów nie dajesz. No teraz sobie pomyśl, co będzie się działo, co wiesz, będziesz te tułowy, te biodra tak. do tych ciosów, co się będzie działo. No i w sobotę to się wyszło akurat, że jeden strzał i ludzie będą padać, no nie? I bardzo dobrze, ale to widzisz, tu upewniasz mnie w tym, że niestety, mimo wielkiego szacunku, no kłaniam się nisko przed wielkimi nauczycielami, mistrzami, twierdzę, że tarczy nie powinien zakładać pan, który już skończył 60-65 lat. To jest wprost niebezpieczne i w wadze ciężkiej, no przepraszam, ale ci panowie nie powinni pewnych elementów stałego treningu w ogóle prowadzić. Pięściarzowi się wydaje, że wywraca, ale kim wywraca? Starszym panem. Zgadzasz się ze mną? No też jest taki człowiek potrzebny, wiesz, bo ma na pewno więcej wiedzy, tak? Ale no paski to jest jednak na, myślę, na młodych ludzi, tak? Tak czy nie? No. To ja się ciebie właśnie pytam. No, wiedza jest dobra, tak? Ale też myślę, że co każdego jest trzeba jednak nowe krwi, czegoś nowego też dodawać, tak? Zgadzam się. No i tyle myślę, że no to jest potrzebne, ale starszy człowiek powinien trzymać pasków, bo też no wiesz, no i starszy, jak mówiłeś, tak? Już nie te stawy, nie będzie chciał, żebyś tak mocno, wiesz, uderzał go i tak dalej. Rozumiem. Adam, powiedz mi, czy naprawdę ze sparingów na przykład z Wachem i z Tomkiem Adamkiem wyniosłeś dobre lekcje? No pewnie, no szczególnie, że trzeba mieć kondycję, bo jeśli nie masz kondycji, to nieważne, jak jesteś twardy, to niczego się nie nauczysz. I naprawdę, no już naprawdę osób trenuję i już jest, no jestem dobrze przygotowany i się cieszę z tego, no nie? A oni się też dużo nauczyłem, tak jak się małe triki. No z Wachem jest strasznie wysoki, strasznie duży, więc z nim, kurde, na dystans wytrzymać to jest jedna sprawa, a jak z nim jesteś blisko, też jest lipa, bo kurde, na tobie leży i też jest ciężko, więc się cieszyłem, że miałem takie przeżycie, kurde, i inne styl boksowania. A powiedz mi, jak oceniasz, słuchaj, Mariusza Wacha? Powiedz mi, wiesz dobrze, że wszyscy stawiają na Artura Szpilkę, jest wyżej notowany, uważany jest obecnie po przejściu na emeryturę przez Tomka Adamka jako pierwszy ciężki. Powiedz mi, jak ty to widzisz, jak ty to czułeś na sparingu? No nie, no Szpilku nie miałem szansy spróbować nigdy ani boksować, jeszcze nie. Zresztą mam nadzieję, że się zmieni wkrótce, ale no Wach jest strasznie wysoki, ma strasznie dobre warunki, no i zobaczymy, tak? Mhm.
Witaś ma dobrą szczękę, co pokazał w walce z Klitschko. I myślę, tak jak Mariusz Kołodziej mówi, że wszystko zależy od boksera. Jak się tam przyłożysz, to sky is the limit. On Mariuszowi da naprawdę dobre warunki, tak samo jak na początku. I to wszystko zależy od nas, bokserów, czy chcemy coś osiągnąć, czy nie. No widzisz, i znowu, no, znowu pamiętasz, old school jesteś, no mówię, no tutaj znowu się podziękowania pojawiły dla Mariusza Kołodzieja. To dobrze z twojej strony. Adaś. Bo tu nie można to zapomnieć, bo naprawdę, bo przed Mariuszem to nikt walkę tak naprawdę nie znał, tak? W ciągu rok czasu, kurde, załatwił mu walkę z Klitschko. To było, mi się wydaje, że niesamowite, tak? Tak jest. To prawda. Adaś, cały bokserski świat, w tym razem, słuchaj, ten podział na kategorie nie istnieje, cofnęliśmy się, słuchaj, do wagi lekkiej. Wszystkie oczy kibiców boksu są zwrócone do Las Vegas. Przepięknie dziękuję Luisowi Lennoxowi, słuchaj, za takie uszczypliwe określenie. Ktoś powiedział, że boks umarł, że boks nie istnieje? Chłopacy z UFC, gdzie wy jesteście? Gdzie te wasze pieniądze? Bardzo pocieszający element. Rzeczywiście niesłychane, słuchaj, zamieszanie wokół walki Mayweather-Pacquiao. Chcę poznać twoje zdanie, bo powiem ci, że kilkukrotnie, kiedy prywatnie rozmawialiśmy na tematy polskich pięściarzy, ty powiedziałeś mi doskonale, jak ta walka będzie przebiegać i nie zawsze się z tobą zgadzałem, jak w przypadku konfrontacji Tomka Adamka z Arturem Szpilką powiedziałeś, jaki będzie rezultat. Teraz liczę na twoje trafne określenie jutrzejszej nocy w Las Vegas. Myślę, że Mayweather wygra na punkty. Coś więcej. Co? Powiedz coś więcej, tylko tyle? No, będzie ciekawa walka, tak? No, będzie super, trudno mi powiedzieć, bo... No, ale powiedz, no... Zawsze jak jest taki duży szum na koło walk, to później walki są strasznie nudne. Prawda? Beznadziejne wprost. Dokładnie. No. Czym większy zamęt tym w ringu, słuchaj, zieje po prostu i wieje nudą totalną. No ale powiedz mi, styl, wiesz, cofającego się Mayweathera, no przecież na to jest chyba już, no nie wiem, no Pacquiao, no przygotowany i nie odpuści, będzie za nim gonił, dosłownie będzie go próbował gdzieś złapać w liny, ale pytanie, czy po przegranej walce, po ciężkim nokaucie, zwróć uwagę, że ostatnie jego zwycięstwa to troszeczkę też męczarni, troszeczkę pełnych dystansów, 12 rund. Tak jest, zwycięstwo, ale to już nie jest ten Pacquiao, prawda? No szkoda, że ta walka się nie odbyła 5 lat temu, no nie? Manny był na szczycie i Floyd. No ale jednak myślę, że Mayweather jest właśnie, ma taki bardziej styl, na tym starszy, tym też będzie jemu się lepiej boksowało, tak? Bo Pacquiao szybko na szybkość liczył, a ten starszy tej szybkości już się będzie miał. Więc myślę, że Mayweather sobie poradzi. I też mówię, wiesz, tyle robią walki. I Mayweather potrzebuje, żeby gość jego atakował i żeby go trafił. Mm-hmm. No i myślę, że no tak wygra na punkt. A teraz, słuchaj, zmienię troszeczkę pytanie. Ty wiesz dobrze, znamy się tyle lat, wiesz, pozwolę sobie na to. A naprawdę komu sympatyzujesz? Za kogo będziesz trzymał kciuki? Bo ty znasz, słuchaj, moje opinie na temat Floyda. No, ja Mayweatherowi, wiesz? Tak? Podoba mi się, co on pokazał ludziom w boksie, że on jako bokser może być promotorem, tak? Że on... Że to on prowadzi i on promotuje tę walkę, tak? Nie jakiś tam gościu, co nigdy nie był w ringu, tylko on i on z tego ma pieniądze, więc to mi się naprawdę podoba i cieszę się, że on to pokazał, że bokser tak... Bokser, co nie potrafi nawet czytać, potrafi coś takiego zrobić, więc to jest naprawdę dla mnie wspaniałego. Słuchaj, już mi zepsułeś weekend, słuchaj. Jeszcze do walki zostało wiele godzin, a ja już jestem zły. Dobra, Adam, dziękuję za twoją opinię, oczywiście.
liczę się z twoim zdaniem i mam nadzieję, że po raz pierwszy będziesz się mylił i że to człowiek, który jest bardzo, bardzo skromny, bardzo, bardzo dobry, że będzie to wojna, słuchaj, dobra ze złem, anioł pokona diabła, słuchaj, mam nadzieję, że tym razem będziesz się mylił. Słuchaj, dziękuję serdecznie za spotkanie ja dzisiaj. Ja mam też pozdrowić tam oczywiście wszystkich policjantów w Baltimore, wiesz? On dawaj. Tam data i naprawdę o niego się martwię, kurde, bo tam nieciekawe się dzieje, więc niech wszyscy policjanty są bezpieczni. Wiem, że ty policjantów nie lubisz, ale musiałem bardzo, bardzo, ale wiesz, policja zawsze wymierzała pierwsze ciosy w stosunku do mnie, a musiałem się bronić. Ja należę do tych osób, które oddają. I ja lubię oddawać silniejszym, więc to te moje problemy, że nie słabsze, słuchaj, takie małe dzieci biłem, a po prostu uzbrojonych policjantów. Dobrze, nieważne, ale mam też pomysł na uchronienie twojego brata. Rozpoznają cię wszyscy czarnoskórzy. Niech twój brat poprosi swojego kapitana, nie wiem jak się oficer nazywa, czy może chodzić w twoich barwach. Niech ludzie wiedzą, że pochodzisz od Kownackich. Rozumiesz? Wtedy będzie nietykalny. Dobrze. Adaś, wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Spotykamy się przed samą walką, wtedy będziemy informować, co dzieje się. Trzymamy kciuki za rozwój twojej kariery, również trzymamy kciuki za to, żebyś 29 maja w zwycięskim geście po raz 10 podniósł ręce i żeby było to dołączone 10 zwycięstwo, w które wierzę. Wszystkiego dobrego, Adam. Dziękuję, Marcin. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Panie i panowie, na naszych zegarach wybiła godzina 16:50, czyli za 10 minut godzina 5. Ja na pożegnanie wybieram utwór Kukiza. Jeden z niewielu cenzuralnych z jego ostatniej płyty Zakazane piosenki. Powiem wam, niestety ja mam problem cały czas z zarejestrowaniem się do wyborów prezydenckich. Wszystko robiłem legalnie. 27 kwietnia do godziny 14:30, czyli godzin otwarcia konsulatu Rzeczpospolitej w Nowym Jorku, jedna z pań potwierdziła, że mój wniosek został przyjęty, zgłoszenie zostało przyjęte, zaakceptowane, będę mógł brać udział w wyborach, a następnego dnia jeden z panów z konsulatu zadzwonił do mnie i powiedział, że moje zgłoszenie nie przeszło. A ja zrobię wszystko, stanę na głowie, żeby 10 maja głosować, brać udział w głosowaniu. I o to was proszę, drodzy słuchacze, również. Wiem, że jest już za późno, aby zarejestrować się. Ale mówi do was te słowa człowiek, który będzie głosował zaledwie drugi raz w życiu. Po raz pierwszy głosowałem na gdańszczanina, na solidarnościowca, dzisiaj opluwanego o pseudonimie Bolek Lecha Wałęsę. Robię to po raz drugi i robię to z myślą o Polsce. Życzę wam udanego weekendu. Jutro wszyscy oglądamy walkę i kibicujemy oczywiście Pacquiao, Pacquiao, Pacquiao. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko, Marcin Filipowski. Udanego weekendu.